Mariuszu, po co ty nasłałeś na mnie służby bezpieczeństwa? Po co ty zniszczyłeś moje mienie? Paweł, nie śmiej się. Tylko to jest prawda. To jest mnie serce boli. Mi nie było w domu. Ja przyjeżdżam, a ci pokażę, jak drzwi było mamy zniszczone. A może było tylko, wiesz co? Bo jest trzy szybki. Ramkę wyjąć od szybki środkowej albo którejś bocznej. I wiesz, jeszcze nagrał, że ja leżę w szafie. Że ja leżę w szafie. A gdzie do tej szafy się pomieszczę się? Chyba, żeby mnie ktoś by chyba pociął, czy co? To może wtedy tak, ale i to za mało, bo tam ubranie mi się, buty pod spodem stoją. I powiem, Mariuszu, ha, ja właśnie z tym tobą przyjadę do was, bo kryję koszty na człowieka i za paliwo. Co robisz tam? A, piesek. Dla jednego człowieka pokryje koszty za paliwo i mnie zawiezie. Umówię się. I naprawdę na cztery oczy chcę to porozmawiać. Żeby ty powiedział prawdę. Na kamerze. Na kamerze powiedział, dlaczego ty tak robiłeś. Dlaczego ty oszukiwałeś służby bezpieczeństwa, służby ratownicze, medyczne, niemedyczne, pożarne. U siebie w domu co zrobiłeś? Już mówiłem. Włożyłeś do garka starego, który miał iść na wysypisko czy na złom. Możyłeś parę gazet. W gazetę wyborczą. Nie wiem jaki, bo mnie tam nie było. Mogło być i wyborcze i inna jakaś gazeta. Różne gazety są. Mógł być karton nawet. Kawałek kartonu leży. I podpaliłeś, otworzyłeś balkon, zamknąłeś drzwi i poszłeś. I poszłeś do kolegi, tak jak powiedziałem, i śmiałeś się. A specjalnie zrobiłeś otwarte drzwi w balkonie, żeby straż pożarna nie łamała tobie drzwi. Szkoda, że ja nie podpatrzyłem tego. Ja by doszedł, otworzyłby twoje drzwi wytrychem. I powiem to, że zamknąłby balkon, zamknąłby drzwi, a wtedy bym miałby jak za nie wiadomo co. Bo tak fałszywie, kłamliwie nie wolno, ale, bo tak przepis głosi, ale tobie przepis głosi inaczej. Wszystko można robić. Od A do Z. Nazywać na mnie służby medyczne, co chcesz, bo ty nie masz domu, a jak swoją babcię wychowywałeś, która mieszkała, wiem gdzie, takim nad przychodnią, dostała pokoik, a jak chorowała, to woziłeś do innej przychodni, a było tam z górki, bo mnie ludzie opowiadali. I jak z górki tylko, to na wózku inwalidzkim puszczałeś, babcia się przewracała, a ty się śmiałeś na górce. Mówiłeś, babciu, jak się jechało? Samolotem czy rakietą? I babcia padła. I długo nie pożyła. Bo znęcałeś się. Znęcałeś się nad starszą kobietą. Swojej rodziny. Ale czego
nie jesteś w zgodzie. Cóż, Borku, masz też rodzinę. Dlaczego nie jesteś w zgodzie? Dlaczego do babci nie chcesz jechać? Następny. Dlaczego? Ja mówiłem tobie nie raz. Mariuszu, dawaj pojedziemy. Odwiedzimy ją. Porozmawiasz. A ty mówisz, nie pojadę. Równie wulgarnie mówiłeś. Ja te słowa nie będę cytować, ale wiem. Bo moje serce tu jest komputer u mnie. Tu zapisuję. A ten komputer i ten to jest najważniejsze. Ta technika komputerowa to jest zawodna. Psuje się, rdzewieje. O kant dupa pobić. To kawał złomu. Kawał zguby. Ludzkości. Kawał szarpania nerwów innym osobom. Osobom, które naprawdę mogą to zrobić. Mogą to zrobić i wykonać. Że naprawdę ja tobie nic nie robiłem, Mariuszu. Spodnie nie nasrałem. W garki też, choć miałeś, widziałem, bo w domu byłem, 2-3 garnuszki było u ciebie. Tak. I powiem tobie, dlaczego tak robisz dalej? Z Rafałem K. A ty, Rafale, chcę się z tobą spotkać. Możesz przyjechać dzisiaj do mnie. Ja zaraz zadzwonię do ciebie. Albo zadzwoni Krzysiek N. Niemiecki. I poproszę, żeby ty przyjechał. I chcę z tobą porozmawiać. W tej sprawie, że dlaczego bez pozwolenia nagrałeś mnie o mnie? Dlaczego? Dlaczego tak robicie? Co ja wam przeszkadzam na tej ziemi niebiańskiej? Co przeszkadzam? Powiedz. Kto ciebie, Rafał, wychowuje? Wiem, babcia i dziadek. Bo mamy, taty nie masz. Tak, babcia i dziadek. Tak. Bierzesz emerytury i samochody od babcia i dziadka, dlatego, że dziadek i babcia już w latach starszych jest, są, to powiem tobie, już nie może dziadek jeździć, to oddał dla ciebie samochód. Dla wnuczka. Bo ty jesteś wnuczkiem jego. I powiem tobie, Rafale, proszę ciebie, wykasuj ten film. Żeby nikt o mnie nie słyszał, nie wiedział, bo nie chcę. Postanowiłem, żeby nagrać ten film ostatni. Bo nie wiem, czy jutro dożyję, czy nie. Jeden tylko Bóg, Pan Jezus, Matka wiedzą. Jak będziecie tak mnie wszyscy dokuczać, jechać po mnie. Jak mówiłem, chlebem po macełku, albo po bułeczce tej Bożej, tych Bożych, co stworzył Bóg, Pan Jezus, nakarmił ludzi do syta. Jeszcze zostało 7 koszów odłamków chleba Bożego, swego ciała. A wy nawet nie macie. Nie wiem, czy u was w domach tyle obrazów świętych postaci Pana Jezusa, jak zawisł na krzyżu, jak dał się ukrzyżować, umęczyć za wszystkich nas. Grzechy. Tomasz niewierny, jak przebili mocny bok dla Pana Jezusa,
To Tomasz Niewierny nie wierzył. Aż te słowa musiałby powiedzieć. Panie, nie uwierzę w ciebie, że ty jesteś silny, mocny, że masz bok przebity. A Pan Jezus odwrócił się do Tomasza i powiedział tak: Tomaszu, nie bądź niedowiarkiem, ale te są, wierzą we mnie, którzy nie włożą palec w bok, a ty włóż, a uwierzysz. Włożył palec Tomasz do boku, zobaczył na swoich rękach, na palcach krew. Z boku wypływała u Pana Jezusa krew. Spojrzał na tą krew Bożą, a później uklęknął i powiedział: Panie, naprawdę ty jesteś Bogiem, naprawdę jesteś mocny, naprawdę ty jesteś sprawiedliwy. Pan mój i Bóg mój, niech będzie pochwalony. Przynajmniej się sakrament prawie ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.